Cześć, tu Pator, witam was bardzo serdecznie na naszym gospodarstwie. Jak widzicie, bizon już tutaj stoi. Lecz niestety dzisiaj będziemy bizonować sami. Sąsiad tam cały czas się nie odzywa, znaczy nie chce nagrywać. Coś mu się dzieje, ale nieważne, nie będę mówił, czy mnie do sądu poda za jakieś RODO. Ale dzisiaj będziemy bizonować, czy dziecko to jak widzicie już podłączona do przyczepy, podpięta, tylko ropy nalać. Gdzie mam ropę? Nalamy, okej. To ona sobie tutaj będzie czekała, a my sobie wsiądziemy w bizona i będziemy jechać. No, elegancko. Dobra. Odpalamy maszynę. Co to miało być? Ty bizon sprawny jesteś. Jeszcze to trzeba zrobić. Ojej, co tu się dzieje? Skoczymy tutaj szybko. Co tu się dzieje? Wszystko jest ok? Czy wszystko tutaj jest ok? No, ja widzę, że tutaj wszystko jest ok. Dobra. Siadamy. Jedziemy. No i dobrze, maszyna odpalona. Tak więc, otwórzmy sobie okienko. I jak zwykle będą tutaj na tej mapie problemy z wyjechaniem. Kto ma na tych mapach małych problemy z wyjechaniem, daje lajka. Wszyscy dają lajka. O, no oczywiście. Jakby inaczej się dało. Jedziemy. Koguta trzeba włączyć. I będziemy kosić tu. Tak, będziemy sobie kosić tutaj. Dobra, rozłożymy sobie. Nie, tutaj nic nie trzeba rozkładać. Dobra, nieważne. Te wajchy się nie ruszają. Zacięły się. Dobra, bez gadania wjeżdżamy. Słabo to widać tam. O, tutaj widać już lepiej. O. Ostatnio strasznie często farming jest na kanale, prawdę mówiąc. Napiszcie w sumie w komentarzu, która gra się wam bardziej podoba. Farming, Minecraft, czy jeszcze CS był przeze mnie nagrywany. No ale CS-a to ogólnie mało jest u mnie. Dobra. Tutaj już mamy pięknie. A te koguty trzeba wyłączyć. Będziemy z kogutami jeździć. Dobra. Tu mamy krzoka. Taki krzaczek. Dobra, niech się nam wysypie z tyłu. I sobie tutaj tak wjedziemy. Tak. Tak. O. Jakoś przejechaliśmy. Nawet bardzo nie zarysowaliśmy. Otworzymy sobie tutaj zbiorniczek. Czemu się zbiorniczek zamknął? Otwórz się. O. Ile tam tego jest? Słabo widać, ale dużo jeszcze nie ma. O. Nie ma dużo. Dobra. W sumie to mogę tutaj patrzeć, ale... takie może się coś zabrudzić, nie będzie widać. W
Co tutaj jeszcze możemy w tym bizonie zrobić? Drabinę właśnie. Nie, to są drzwi. To jest drabina. O, drabiny sobie zamkniemy, nikt nam nie wejdzie. Jakby Bartek sąsiad przyleciał, to nie wejdzie do bizona. Ja mu już w sumie bizonować nie muszę, on tam swojego ma bizona. Więc w razie czego, tylko jakby się jemu zepsuł. Pięknie. O, jeszcze sobie weźmiemy może nie wyżej, nie wyżej, chciałem niżej. Niżej? Za nisko chyba tu. Nie widzę. Za nisko to jest? Nie za nisko? A, nie róbcie tak. O nie. O nie, jak ja z tym mam teraz wejść? A trzeba sobie opuścić. O. Przez okno wyskakiwałem, mnie. Coś się zapchało? Jedziemy dalej. I okej. Dobra. Ale tu mamy nieładnie to porobione. Ale nieładnie. On ciach. I ciach. Hamulce mamy wciśnięte, ale to jest zrobione, popatrzcie. Działa tak, że jeśli mamy prędkość 5, to te hamulce się wciskają, a jeśli mamy prędkość 1, to jak widzieliście, jak mamy prędkość 2, to się wciska sprzęgło. Chyba, że to nie jest sprzęgło, ale jakże wy inaczej niby. No to jeśli się mylę, to mi napiszcie, ale jak inaczej może być. Ja bizona nie mam, to się... To nim nie jeździłem, no nie. O. A nie słychać tego radia coś. Gdzie on tutaj jest? Chyba gdzieś w silniku schowany, bo go tutaj w kabinie nie widać. Ale słabe żarty. Ile mamy? Pół zbiornika. Jęczmienie. Jeśli będziecie chcieli, dajcie znać oczywiście, to zrobimy jeszcze odcinek, jak kosimy, może nawet w 3 bizony, tym moim bizonem. Mi się wydaje, że to by było naprawdę fajne. Więc napiszcie, czy chcecie taki odcinek. Czy mamy biegi ruchome? Mamy biegi ruchome. I tutaj co jeszcze jest? Co to jest? Co to może być? Nie wiem, co to jest. To drugie, ta druga wajcha. I mamy 60%. Złapiemy na raz. Jak się postaramy, to złapiemy. Jedziemy. O, 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 o. Chyba przejdzie. Przeszło. Ale tam już nie złapiemy. Sobie wejdźmy tu, o.
Dobra. Sypie się z tyłu, niech się wysypie, bo tutaj będzie. Tak to później ciężko prasować. Już ja nie wiem, co to będzie prasować. Zatrudnimy Heńka. Nie ma się tam nudzi w skupie. Dobra, i mamy wysypane. Okej. Okay. Sobie wystawimy naszą rurę na hydraulikę. A co tutaj jest? Co to jest? Też mi to potrafię wyjaśnić, co tutaj mamy. A może jak wysiądziemy, to się zobaczymy lepiej. O. A, trzeba to wyłączyć. O, o. Tutaj mamy rurę oznaczoną. Tutaj jest. Czekajcie. Ojej. Jak sobie przypomnę, jak to było. No tutaj jest ewidentnie header. Więc tutaj mamy włączenie headeru, tutaj mamy włączenie mocarni. Więc ten symbol oznacza mocarnię. No i pewnie też jest coś z mocarnią, ale ja kompletnie nie wiem, o co chodzi. Dobra. O. Lecimy po trzydziechę. No i trochę nam to zajmie. O, bizon chodzi. Dobra, nie będę się wracał. Takie marnowanie czasu by to było, że szkoda mówić. Dobra, wsiadamy. O. Może zamkniemy to. Trzeba to zamknąć. I odpalamy. Dobra, wyjedziemy tutaj. Chyba musimy wyjechać w sumie. Dobra, pięknie. Zobaczmy, może dziur nie ma? Nie ma dziur. Może by wziął beznet stawiać w sumie. O. Taką? Weźmiemy taką? W sumie po co na biedaka, jak można mieć więcej? O. Tyle weźmiemy. Tyle. Okej. Okej, jedziemy. Elegancko. Coś tutaj jest światła zepsute w tej 30. Popatrzcie. No. Nieźle zepsute. Gdzie ty będę z 30 jechał po takich krzokach, żeby porysować? Czyż ona jest taka piękna, takie piękne tutaj wszystko jest. Sobie może jakoś zajedziemy ładnie. Tak. No, będzie. Dobra, jest. Gdzie? Co tu się dzieje? Muszę wchodzić do bizona przez okno. Słabo. Dobra, włączamy tą rurę. Halo, czemu się nie sypie? No to właśnie. Coś się zepsuło. Coś się zepsuło. No co to się dzieje? Ładne, ładne. Ajejku. O, skończyło się? Już. Prawda? Tyle? Tyle. No to schować tą rurę trzeba. O. A, to jest elegancko, naprawdę. Zamknijmy sobie to. I teraz się weźmiemy, ustawimy tutaj przed tą trzydziechą.
czy dziecho będzie jechał Piotr. Gdzie my tutaj mamy jeszcze jęczkę w ogóle? Tutaj mamy pszenicę. Tego jęczmienia to ja, ten nie mój jest jęczmień. Ej, gdzie jeszcze jęczmień pośle? My co? Rzepak? Naprawdę? Nigdzie więcej jęczmienia nie mam. Tu jest jęczmień. Jeśli to nie będzie jęczmień, to naprawdę słabo. Ale nie. To jest pszenica. Nie, to też jest pszenica. Dobra, i tak to trzeba obizonować. Wiedziemy z tym. Tutaj będzie ciężki wjazd przez tego słupa. Wjechaliśmy jakoś. Dobra. To jeszcze przecież nie nasze. Sieczkarnie. Sieczkarnia też jest automatycznie rozkładana, tak wam powiem. O. Tak, jak widzicie, to tutaj sobie wjedziemy ze sieczkarnią. E nie, to też jest jęczmień, o popatrzcie. Ojejku. Ja tutaj mam tak wjeżdżać. To licho. A gdzie Piotr? Piotr. Trzeba iść do Piotra zobaczyć, co się podziało. Piotr, co się wydarzyło? Coś ty zrobił, Piotr, popatrz się. Ja cię, Piotr. Uczyłem cię, Piotr, jeździć, a nie, że po słupie. Nie można po słupie, Piotr, jeździć. Wjeżdżamy tutaj. Siedź, Piotr. No i jak tutaj wjechać? Tak można wjechać. Dobra. Ale te zegary się odbijają. Ojejku, masakra, nic nie widać. No i co się podziało? Się zepsuł, wow. O, ale je zakurzyło. Co się podziało? Nic nie podziało. No to czemu nie działa? No co to się dzieje? Czekajcie. O, odpalił, patrzcie. Idzie, dobra. Teraz jakoś to... Dobra. Jest. Idzie. No co się dzieje? Co się dzieje? No działa.
I wiedziemy sąsiadowi w zboże. Mógł wykozić. No nie. Nie, nawet nie widać. Nie jest źle. Trzeba to wziąć zaraz. Okej. Co za światło. Okej, to sobie my tutaj tak wyjedziemy. Bo chcę, żeby Piotr jechał koło nas. O, Piotr. Dobrze, dobrze. Teraz pytanie, czy nam załapie. Tak myślałem, prawdę mówiąc, nie chcę tym jechać. Piotr, zostaw traktor w spokoju. Dobra. Ustawimy się tutaj, z przodu. Żeby on wiedział, że ma za nami jechać. Dobra. Teraz tak. I w lewo, pół metra, metr. O, zobaczymy jak to wyjdzie. Co ty, Piotr, miałeś obok jechać? Co ty kombinujesz? Lejku, Piotr tu się niczym nie zna na jeździe w ogóle. O, my sobie tutaj... No co ty? Gdzie? Gdzie? Człowieku, zboże tarasić. No w sumie nie. Nie muszę zajmiechać w prawo. No ale jak tak cię patrzę, no to co? No w prawo jest. Teraz nie wiadomo, co on robi. No popatrzcie, co tutaj się odbywa. Dobra. O. O, chyba będzie. Tak mi się zdaje, że będzie. O. No co ty robisz?
Cóż ten dzieciak wyczynił? Trzeba się uspokoić. Co on robi? Gdzież on pojechał? Jak ja mu będę sypał? Gdzie on do sąsiada tam pojechał? Gdzie on, co on tam robi? Co on? O, masakra jakaś. Dobra, sypię. Nie rozumiem tej góry. Okej, sypię. Dobra. Rura się składa. Gdy będziesz teraz jechać za nami. Mam nadzieję, że rozumiesz. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, który, jak tutaj widzę, będzie chyba dosyć długi. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podobało. I mam nadzieję, że w następnym odcinku Bartek się jednak pojawi. A więc w skrócie, zostawcie łapkę, suba i wbijcie na Facebooka. Cześć!